Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale, oczywiście z gry Pokémon Glazed. Mam nadzieję, że przedni materiał wam się spodobał, bo widziałem sporo łapek w górę, ale aż byłem zdziwiony, ponieważ popełniłem błąd, który niektórzy mogli zauważyć. Otóż dźwięk mojego głosu nie był zsynchronizowany z obrazem kamerki. To nie było dlatego, że coś się źle nagrało, po prostu film renderowałem bardzo szybko, ponieważ jak pamiętacie, ostatni materiał zamiast się pokazać po południu, pokazał się o godzinie po 18 chyba. I żeby był w ogóle w ten dzień, musiałem go zrenderować strasznie, ale to strasznie szybko. I to była moja pomyłka, więc od razu wszystkich bardzo przepraszam, to było moje wielkie niedociągnięcie. Ale mimo wszystko ludzie cieszyli się z odcinka i było mało osób, które w ogóle napisały komentarz w tej sprawie. Jednakże ja staram się, żeby te materiały, wiecie, mniej więcej fajnie wyglądały i aż głupio mi było to zrobić. Myślałem o ponownym zrenderowaniu i wrzuceniu jeszcze raz filmu. Ale skoro już był, to uznałem, że już nie będę się bawił, niech zostanie, no niech już będzie jako po prostu moja pomyłka, nic się nie zrobi. No ale dobra, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o odnośnie mojego żalenia się. Pamiętacie, do sali wejść nie mogę, ale pamiętacie też pewnie, że miałem wziąć jajko i wziąłem je zamiast Pikachu, bo Pikachu na razie chcę sobie odpuścić. Może jeszcze wróci. W każdym razie ja z tym jajkiem już trochę pochodziłem i już naprawdę mało kroków jest potrzebnych dokładnie, żeby to jajko, coś się z niego wykluło. Ja w ogóle już sobie sławki założę. Okej. I Togepi. Kurde, no Togepi to taki standard, zawsze był Togepi. Zastanawiałem się, jak go nazwać i ogólnie, jeżeli ktoś śledzi moje streamy, czy to z Pokémonów, czy w ogóle streamy jakiekolwiek, to wie, co się tam ostatnio dzieje. Dostaję mnóstwo wspaniałych donate'ów, ludzie robią reflinki, żeby mi pomóc. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe, ludzie, bo ja do niczego nie przymuszam. Jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć, to ma taką opcję. I po prostu ostatnio SMS-ami, to co dostaję, co stream, mam mnóstwo SMS-ów od jednego z użytkowników, który chciał też się zapisać jakoś w mojej serii z Pokémon Glazed i żebym nazwał jakoś Pokémona jego nickiem, więc uznałem, że najlepszym Pokémonem jest Pokémon Fairy, tak jest, bo Togepi ma tutaj w końcu typ Fairy, dlatego też Lolek, on tam chciał, żeby to inaczej troszeczkę wyglądało, ale by się nie zmieściło wszystko, więc Lolek jesteś, jest jeszcze w ogóle Togepi płci męskiej, no to zobacz, akurat ci się pofarciło. I mamy Pokémona. I żeby teraz wam udowodnić, że jest tutaj już Fairy, to patrzcie, tak jest. Chcieliście, żebym w końcu do serii wprowadził jakiegoś Pokémona Fairy, więc myślę, że ten Togepi, jako później to Togetic, a potem Togekiss, myślę, że to może być naprawdę fajny Pokémon. Więc dobrze, on będzie moim Pokémonem. Ja myślę, że Kroko, ty sobie na chwilę oddasz to, aczkolwiek nie, wiecie co? Ty jeszcze to podtrzymasz, bo ten Pokémon, zaraz wam wszystko wytłumaczę, jak on ewoluuje, jakby ktoś nie wiedział, bo niektórzy, wiem, zdaję sobie sprawę, że nie wiedzą. Togepi, żeby ewoluować w Togepika, ewoluuje przez szczęście. Nie tylko samo wbijanie poziomów pomaga, najlepiej trochę pochodzić, to też się, jak się chodzi z Pokémonami, to ich szczęście się zwiększa. Dodatkowo, żeby mieć potem Togekisa, to potrzebny mi chyba jest Shiny Stone, jak się nie mylę, i będę musiał go zdobyć. No ale dobra, słuchajcie, na razie podtrenujemy sobie jeszcze tego Kroko, niech sobie trenuje. Tu jest taka świetna wieża, Sprout Tower, tak jest, ta wieża się buja. Tu nie widać, żeby się bujała, ale może jak tu wejdziemy, nie buja się. Bo ta wieża jest charakterystyczna dlatego, że tak jak Bellsprout się tak charakterystycznie buja na lewo i prawo, to ta wieża też się tak bujała. Tutaj patrzcie, jak ukryte, kurde, X-Defense, no ale taki przedmiot, no... Liczyłem na coś fajniejszego. Tutaj już się nic nie kryje. Dobra, zobaczymy, czy tutaj mam się w ogóle udać do Ruins of Alp, ale jeszcze się tam nie udałem. Może jeszcze to dzisiaj zrobimy, no ale myślę, że tutaj możemy pochodzić. Może jakieś tutaj duchy można złapać, bo... Ale to raczej w nocy. Tak, to jakieś rattaty można było w normalnych wersjach tu spotkać, ale w nocy mógł być Gastly, więc warto było się rozejrzeć Bellsprout na 50 poziomie. Raczej się może... Oj, nie podleczyłem Pokémonów, bo ciosy mają niezrestartowane. Myślę, że jeżeli tutaj Cerbero ma sobie walczyć... Kurde, aż głupio, że aż tak mało hajsu, aż po prostu bardzo słabe to jest. Wolałbym więcej hajsu. W ogóle powiem wam, że mam nową klawiaturę, myślę, że się prędzej już niedługo nią pochwalę, ponieważ w ogóle jakoś fajnie mi się teraz na tej klawiaturze wszystko robi. Musiałem się chwilę przyzwyczaić.
Ponieważ taką klawiaturę jak ja mam, będzie można za niedługo wygrać w pewnym konkursie, o którym powiem nieco więcej już za niedługo, więc jeżeli ktoś chciałby wygrać fajny sprzęt komputerowy, bo nie mówię tutaj tylko o klawiaturze, ale również o myszce i słuchawkach, naprawdę fajnej jakości, to pozostaje Wam czekać i wyczekiwać, oglądać wszystkie filmy, nie tylko z Pokémonów, i Wy będziecie mogli coś takiego wygrać, a opłaca się naprawdę, myślę, że warto. A wszystko będzie polegać na tym, żeby uzyskać najlepszy wynik w takiej grze na Androida, którą będziecie mogli sobie pobrać. Ale nie będę więcej spoilerował, więc pozostaje Wam tylko czekać. Siema dziadku. Czy Wy wszyscy macie tylko i wyłącznie Bellsprout? Ja rozumiem, że to jest wieża Bellsproutów, no ale mogliście mieć już, nie wiem, jakieś kurde, ja wiem. Jak nie Bellsprout, to już przecież Victory Belle. Wiecie, Tradestone, ej, tutaj też można dostać Tradestone'a. On służył do ewolucji Elektabuzza w Elektawajera. Na razie nie mam Pokemona, któremu jest to potrzebne. Ej, serio, ta wieża Bellsproutu jest strasznie prosta. A z tobą nie walczyłem? Nie, ale już mogę. Same Bellsprouty, wszystkie 50 poziom. Co zrobić? Myślę, że ten mistrz będzie miał... O, i to jest już coś ciekawszego. Victory Bell, czemu nie? Victory Belle mogą być. Noctowl, właśnie tutaj też mogli mieć Noctowle i jak widać też się pojawił. Bajtem rozwalisz, dasz radę. Pięknie, Cerbero. Chciałbym, żeby dzisiaj, no, Kroko może ewoluuje, raczej tak. I kto tu jest? Lee, Pius, opuść tą wieżę raz na dobre. Nieźle, kim jest ten Pius? To jest, coś czuję, że to może być jakiś kolejny, wiecie, duży przeciwnik. Zapomniałeś o wiadomości. Będziemy... Nieważne, będziemy kontynuować bez ciebie. Czy prawdopodobnie ten Pius, kimkolwiek on jest, chciał tego Lee zwerbować do czegoś, ale nie udało mu się. A, musisz... ty pewnie czekasz, żeby porozmawiać z Lee. Ten stary głupiec nic nie wie o religii. Ej, nie mówcie mi, że to będzie z jakąś sektą walka, bo to byłoby dobre. In learning about Lord Arceus? Żartujecie, czyli... Czy naprawdę kolejni szaleńcy chcą Arceusa na ten świat wziąć? Wiecie, Arceus to Pokémon, który stworzył świat. Ale pamiętajcie, jeżeli ktoś stworzył świat, to równie dobrze może go zniszczyć i trzeba o tym pamiętać. Jeżeli czujemy się, że chcielibyśmy podążać ścieżką Arceusa, to mamy się kontaktować Church of Alpha. Tam miałem się udać, tam miał być ten cały team, wiecie, pozostałości Team Fusion. Czy ty masz Frogadiera, Froakie, czy to jest Froakie tylko? Nie, to jest chyba pewnie sam Froakie. Tak, kiedyś może odkryję prawdę. On jest Lee i jest starszym właśnie w Sprout Tower. Pokonaliśmy jego Sages w bitwie, więc możemy z nim, wiecie, porozmawiać. A, możemy się nauczyć ruchu Bounce. On uczy nas, No ten cios się może przydać, bo Bounce, czy on był jako... No nie wiem, dobra. Czyli nie mogę z nim walczyć, mamy tutaj Froakiego, to jest jednak Froakie tylko. No tak, skakanie to jest takie spasujące dla żaby, więc wiecie. Convenient, okej. Okay. Jeżeli będzie mi potrzebny ten cios, żeby, nie wiem, gdzieś przejść dalej, czy cokolwiek w tym stylu, to oczywiście wrócę się tutaj, no ale chwilowo nikt z obecnych nie może. A to szkoda, szkoda. No ale dobra, udało nam się to przejść, ja tam się cieszę. Wrócimy sobie szybciutko do Pokécentrum, uleczymy Pokémony. No i pójdziemy do Ruins of Alph, ponieważ tam się mieliśmy wybrać. Ale to nie tędy, czy nie, tędy też mogę przejść, dobra. Zapomniałem, już kurde, ten region niby znam zawsze na pamięć. Dobra, to chodźmy, chodźmy do Ruin. Siema. No, tu są te puzzle. To może być ciekawe, jak będzie można się pobawić. O, ej, żartujecie. Tak, ja jestem tym dzieciakiem, który pokonał Michaela. Zmienili stroje i przyznam, że chociaż w końcu pomyśleli i zmienili na jakieś bardziej sensowne, bo te pomarańczowe stroje były trochę słabe. Jak teraz będą w takich ciemnych... Ej, teraz to mają naprawdę dobre stroje. Team Fusion Drudge. Okej. Okay. Zanguzo. No nie, no żartujesz, no z detektem będziesz się ze mną bawił. No ale... O! Kroko ewoluuje, nawet nie wiedziałem, że on tak szybko ewoluuje. Który on ma poziom? 32? Czy na 30? Nie, na 30 to nie ma chyba. No ewoluuj. Mamy go, ludzie. Mamy potężnego Feraligatora.
Czyli mamy wodnego Pokemona, bardzo dobrze. W ogóle teraz pomyślałem, że jak będę miał... Mam w końcu Pokemona, który się może nauczyć surfa, bo jak wywaliłem Pikachu, to nikt z obecnych nie zna surfa. Więc może się naucz kroką. Ten cios ci się na pewno przyda, no, a zamiast Skrecza, bo jest słaby. Dobra, trenujemy tego Cerbero, może dajmy doktor... albo Saskia niech sobie trochę powalczy. A, tu nie możemy przejść. Tu jest tak... tych naukowców odnośnie zajmujących się tymi ruinami. Ale ja zgaduję, że mam iść tędy, dokładnie. Krobat. No, Krobat to jest silny Pokémon, ale raczej sobie damy radę. A, Minluk, naprawdę? Myślisz, że będę uciekał? Dawaj z Dragon Claw. Jakieś szczęście, że mnie żaden nie zatruł z tych Pokémonów. I co? Wchodzimy. Ej, to są statuetki Raikou? Tak, to są prawdopodobnie statuetki Raikou. No, tu jest dziura, co ja mam wpaść w tą dziurę? No, jak widać, chyba muszę. Tak, what the hell. Jak ja tutaj spadłem. No jak widać, no niestety zamknęliście przejście, ale zapomnieliście, że tam jest dziura. No, no sorry. Ale jesteście teamem, który nigdy nie jest na nic gotowy, jak widać. No i tak o to chodzi, Saskia. Pięknie. Taki Dragon Claw to mi się podoba. Dawaj z Fire Blast. No żartujesz, no traf. No, jak trafia z Fire Blasta Saskia, to to jest już, wiecie, coś fajnego. No, ale trochę ją obili. Sobie chwilę powalczyłaś, Dr. Snow też może tutaj pobawić się. Anony, oczywiście, Anony można tu złapać, ale ja już Anona łapałem. Były możliwe do zdobycia w innym miejscu. Tak, są same statuetki Raikou. Na pewno jego. Jak tu się dzieciak dostał? No normalnie się dostał, jak się miał dostać. Dawaj, strzedł bola. O nie, no jak ja nienawidzę paraliży, no. Zawsze mam tego pecha, że mi kogoś sparaliżują. Ech. Czekajcie, na pewno mam coś na styl full heal, dokładnie. To musiałem mieć, mam mnóstwo, zostało mi po lidze, więc w sumie mogę sobie podleczyć Pokémony też bez problemów. No gdzie taka schowana, jasna cholera, ambush, zasadzka, spoko. I trzy Pokémony. No ale niestety Gligar, Gligar to Pokémon jest, dlatego że jest ziemno latający, to obrywa 4 razy super efektywnie od lodu. To samo zresztą Gliscor, więc te Pokémony to... No sorry, ale po prostu Dr. Stone wybrałem idealnie na tą przeciwniczkę, no nie mieli szans. A wy co obstawiacie? Ale z wami nie walczę, oni obstawiają to przejście, które tamta dziewczyna obstawiała też, to jest ta drabina. Nikt nie pozwoli tutaj przejść. Ale też nie pozwalają mi wyjść, rozumiecie? Ani już jak się tutaj dostałem, to nie mogę wyjść też, są cholera. Kroko jeszcze nie jest gotowy, żeby walczyć, więc może dajmy Saskiem. No, ona obrywa naprawdę słabo. Dawaj z Dragon Claw. Embor, to jest starter z 5. generacji. Nawet nie wiem, czy ja spotkałem wcześniej jakiegoś Emboara. Nie, chyba spotykałem. Już tak nie byłem pewien do końca. A Blaziken'a to już na 100%. No niestety, Saskia trochę oberwała, ale poradziliśmy sobie. Wiecie co, skoro Kroko ewoluował, ja sobie go podtrenuję samemu. Dobra, niech Lolek dzisiaj, może wbijemy mu szybko, bo przez poziom najszybciej się wbija szczęście. Zwykle i tak to Togepi na 20 którymś tam wbijał ten poziom odpowiedni. Dobra, jakie są dwa pierwsze? Dr. Snow i Cerbero, połączenie lodu i ognia. To jest ciekawe połączenie. A oni też mają w sumie lód i ogień. No bo Lapras jest jeszcze wodny, ale ciekawe połączenia. A przyznam, że i ciekawe. Dawaj Shadow Ball'a, tu. A może skupcie Shadow Ball'e na Laprasie, to będzie ciekawe. Zobaczymy, żeby wyeliminować jednego Pokemona, a no Magmortar pewnie zrobi dużą krzywdę. Cerbero, no tu u ciebie to może być słabszy jednak cios Shadow Ball niż, no tak jest. Miotacz ognia, naraz? Nie wiem, nie wiedziałem, że to aż tak będzie źle. Dobra, Vegeta. Musimy szybko rozwalić, może tak zrobimy. No tylko, że Cerbero też oberwie. Żeby Cerbero nie oberwał, to może teraz się skupmy jednak na Magmortarze. Dawaj Shadow Ball. A nie, użyłem Shadow Balla dalej na... No, no nie najlepiej to wyszło, ale Lolek będzie wbijał poziomów. Patrzcie. Serio? Aż tyle? 10, 11. Ej, żartujecie, od pierwszego poziomu miał pierwszy poziom, nie piąty? Co nie? Czy nie, miał piąty? Nie, co ja gadam. Piąty miał chyba poziom. Co nie? Jak z jajka się wykluł, nie pierwszy. Dobra, już nie wiem. Ale po prostu zmiażdżył. To co zrobił, to masakra. Dobra, skupcie się na Magmortarze. No muszę go załatwić. Magmortar z głowy, więc Lucario już się nie ma czym bać. Raindance. Wiesz co, nie przejmuję się tym tak za bardzo. Jakby ci to powiedzieć, dawaj z Shadow Balla też go. Ale ten Dragon Claw mocny. No i co, Lolek myślę, że dzisiaj na spokojnie ewoluuje. Mam nadzieję, że będzie się uczył jakichś fajnych ciosów, bo mówię, chciałbym mieć Pokemona
Ferry w końcu w składzie. Co ja tym Shadowballem mam cały czas nawalać? No to jest, no niestety już Milotic potężniejszym Pokemonem, więc rozwalenie go nie jest takie proste. Okej. Kolejni przeciwnicy powaleni. Ja sobie może znowu minimalnie chociaż spróbuję podleczyć. No, już Doktor Snow jak padła, to niech sobie padła, nic się nie zrobi. Kolejna przeciwniczka. Tak, nikt tam nie może przejść oprócz członku teamu Fusion, już raczej tego drugiego teamu Fusion, już nie nazywajmy tego tak, dobra. Szybka zmiana Pokemona, bo się trochę boję go. Teraz ktoś mógł powiedzieć, o Judy, żałuj, że teraz nie masz roślinnych Pokemonów, bo Swampert by leżał od razu. No, ale no co zrobić? No serio, Protectem będziesz się bawił? Super, chcą, żebym wytracił wszystkie ciosy. No Lolek, nie pamiętam, na którym normalnie mi zawsze Togepi ewoluował przez szczęście, ale myślę, że niedużo potrzeba już. Mhm. No nie mówcie mi, że to ten cały... Czy to jest kto? Czekajcie. Drudge. Czy to jest tylko jakiś zwykły pomocnik? Nie. A, to jest zwykły pomocnik. Ja myślałem przez chwilę, że to może, wiecie, ten członek tego kościoła, ale on by chyba nie współpracował z tym Fusion, chociaż kto tam wie. Nie znam gościa jeszcze nawet, więc ciężko mi też ocenić. Bagon. Really? Really? Gdzie tam z Bagonem mi? Dobra, dajmy Saskię. Zaraz, bo coś czuję, że będzie pojedynek Salamence versus Salamence, patrzcie, który okaże się potężniejszy, dokładnie. Jego obniżył atak mi, bo wchodził do walki, dlatego no zobaczymy, czy go powalimy. Cios super efektywny. A, brakło. A on flya użył. Szalony. Jesteśmy szybsi, więc jeszcze raz... Żartujesz z tym. Wytraciliśmy wszystkie Dragon Claw niestety. A tego to się nie ucz. Co zrobić? Dobra, w takim razie może na pierwsze miejsce... Może Vegeta to sobie powalczysz. Teraz może być stosunkowo ciężka walka, więc ja myślę, że możemy sobie w tym miejscu użyć Revive'a. Dr. Snow, Hyper Potion. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy walka będzie ciężka. I co tutaj tak właściwie ta Regina robi? Volcano Orb. Aha, Volcano Orb, czyli już zgaduję, że chodzi o Groudona. Jest w końcu moja. No i co teraz? Ja tutaj też jestem. Nie wypuszczę cię stąd bez tego. Tu his weakness. Kurde, to był jej mąż, a ona tutaj, widzicie, jakie teksty wali. Co za kobieta. Początkowo wydawało się, że to będzie tylko taka, wiecie, no jako żona Michaela, czyli nic nieznacząca. Oprócz tego, że musimy z nią walczyć, ale teraz jak widać... Ditto. Ta walka z Ditto to genialna. Dawaj, Aura Sphere i ten Ditto naprawdę tyle zrobi, jak cholera. Takie coś to mi się podoba. Szybkie walki, w których wiadomo o co chodzi, prawda? Wubbuffet. A to już jest interesujące bardziej. Wiedział czego użyć. Super, no ale dobra, ja na Wubbuffeta mam też Pokemona, czyli Cerbero. Nie mogło się stać inaczej. Kecleon, Pokemon typu normalnego. Dobra, miotaczem ognia go. Jak przeżyje, to stanie się Pokemonem, będzie miał typ ognisty, więc już teraz nie ma tak, jest Fire Type, przejął go. Slash, no Slash to nam trochę zabierze, bo ma jeszcze staba. Mam nadzieję, że Bite wystarczy. Pięknie, Bite wystarczy, aczkolwiek chciałbym, żeby Cerbero, mam nadzieję, że się nauczy jeszcze Cruncha, bo ten cios by mu się przydał, zaiste. Miltank. No to miotacz ognia. Miltank jest groźnym Pokemonem. Ciekaw jestem, jak jest tutaj wygląda trzecia sala. Czy to jest tak samo? Czy też będzie Pokemony typu, wiecie, normalnego i też groźny Miltank? Jeszcze cię podpaliłem, przez co... A, Milk Drink to ty sobie możesz. Leżysz. I kto ostatnim Pokemonem? Zoroark, czyli też standardy. Obniża mi atak, ale ja używam specjalnego ataku w postaci miotacza ognia, więc to niewiele mi szkodzi. Na dwa razy pewnie też padnę. Na raz, Cerbero, kurde, normalnie mnie zaskakujesz. Zoroarka na raz wziąć, to jest już ładne, to jest już dobre takie. Lolek sobie poradził. Dostał więcej expa, ale jeszcze nie ewoluował. No ale no sorry, no masz Volcano Beach, ale w takim momencie pewnie nie powinienem cię wypuścić. The power to summon Entei. Zaraz. No dobra, no we have done. To jest takie głupie w Pokemonach, że pokonują przeciwnika, ale on i tak ucieka. Jest takie wredne. Naprawdę, tak nie powinno być. Skoro pokonujemy kogoś, to wiecie, nie powinniśmy go wypuścić. A nie, kurde, takie żałosne, słabe rzeczy. No, to mi się nie podoba. Ani trochę. No ale możemy już stąd wyjść przynajmniej. Cały czas... O, to jest Falkner, czyli lider pierwszej sali.
Tak jest, forgive me, my name is Falkner, I am the Violet City Gym Leader. Tak jest, tak jak wam powiedziałem zresztą, ale został uwięziony tutaj w Research Center i dlatego nie mógł pomóc. No rozumiem, stary, no rozumiem. Niech ci będzie. Tak, będę chciał cię pokonać i jeszcze to dzisiaj zrobić, ale wejdziemy sobie jeszcze tutaj. Zobaczymy, czy w tym centrum badawczym coś jest ciekawego. Zaraz porozmawiamy z tym głównym gościem, który jest tam, widzę na górze. Anonów nie będę zbierał raczej wszystkich, nie będzie mi się tak nudziło. And I came... co za kolej, zamiast, wiecie, zamiast pracować, to najlepiej to, żeby grał sobie w gry komputerowe, co za cwaniak. Tu jest też możliwość wyjścia stąd, dlatego pójdziemy sobie tutaj i przejdziemy to po prostu tędy. O, tam też jakiś budynek jest ciekawy, ale chciałbym dzisiaj, ktoś mógłby powiedzieć, o, Julii, chyba popełniłeś wielki błąd, bo mogłeś sobie zostawić Pikachu, skoro idziesz na salę Pokemonów latających. No niby tak, ale muszę cię pokonać. Serio? Stary, serio? No niech będzie, just for fun. Handum, not bad, ale mój Earthquake, no niestety, czy tego chcesz, czy nie, to cię niszczy. Garchomp, no to mamy Dragon Claw. No, ma mocne Pokemony, przyznam, już mi się podobają jego Pokemony, ale no, nie wiem, czy to wystarczy. A zamiast tego Porygon, no to Aura, Sfery, Sery, czy Vegeta wszystkich tutaj rozwali na easy. Z nim już mogą być większe problemy, ale mamy Earthquake'a. No i Jeskion leży. Lolek już taki poziom, a dalej nie ewoluował. Przyznam, że jestem troszeczkę zaskoczony. Miałem nadzieję, że szybciej ewoluuje. Tu chyba nie zostało to, to zmienione i ewoluuje, wiecie, normalnie. Czemu nie użyłem od razu Aura, Sfery, to nie wiem. Tylko nawalałem tym Dragon Claw. Take care, UD. Spoko. Starasz się, starasz, masz fajne Pokémony, ale to wciąż za mało, żeby się równać ze mną. No i cóż, będziemy wchodzić na salę Pokémonów latają. Wow, ja tutaj w ogóle się nigdy nie przyglądałem temu, jak to wygląda. Albo to nie, bo to wyglądało tak, a teraz zmienili to na takie coś. Wow. Niezłe. Nie wiem, czy to było tak wcześniej, czy ja teraz tak zwróciłem uwagę. Czekajcie, na pierwszym miejscu jest Vegeta. Dr. Snow to jest Pokémon typu, wiecie, lodowego, więc Ice Puncher powinny też, myślę, że na hita wręcz niszczyć przeciwników, no ale przekonajmy się. Oj, niestety latające ciosy to nie są jak normalne, chociaż dla niektórych mogą być bardzo podobne, bo wiele Pokémonów typu latającego początkowo ma też podtyp, podtyp normalny. Ogólnie jest tylko jeden Pokémon, który ma tylko i wyłącznie typ latający. Już nie pamiętam, jak się nazywa, bo on jest chyba z 6. generacji, ale wiem, że taki jest. Więc wiecie. Jakby takie o, nie trafiasz Bizardem. Aż wstyd trochę. No i dobra, może teraz Ice Punch wystarczy. Aczkolwiek Noctowl ma chyba lepszą obronę, więc może nie paść od Ice Puncha. No przekonajmy się. Ale Ice Punch też jest fizycznym ciosem. Tutaj chyba nic nie zostało zmienione. Lolek już ten poziom, a on nie ewoluuje. Nie wiem, czy on tu przez szczęście będzie ewoluował. Nie wiem, możecie mi dać znać. Bo już nie wiem, jak tutaj Togepi ewoluuje. Wbiję mu tyle poziomów, że jego poziom szczęścia powinien być naprawdę duży. Wykluł się z jajka. Pokémon, który wykluje się z jajka, też już ma trochę szczęścia. No, Gligar. Mówię to tak, jak już co wcześniej mówiłem. No, Gligary to nie mają szans ze mną. Ale zaraz będzie walka z Falknerem. Mam nadzieję, że on będzie jakimś wyzwaniem. Oby tak było. No i Gliscor. Standard. Jak jest Gligar, to jest Gliscor, przepraszam, bo ja mówię Gliscor, wiem, że już zaraz będzie pewnie milion komentarzy pod tym filmem. Judy, ty mówisz Gliscor, wiem, tak sobie mówię, ale jest Gliscor, okej? Okay? Wiem to. Więc jeżeli ktoś powie, napisze mi wcześniej komentarz, u Judy, ty źle wymawiasz, to odwołać się potem do tego, co powiedziałem tutaj. Więc wiecie, tak będzie. W ogóle ile mam hajsu? Czekajcie, bo tutaj tak sprawdzam, a nie, bo... A to i tak tutaj muszę przejść. Mam 240 tysięcy hajsu, żartujecie. Skąd ja kurwa tyle nabiłem? Słuchaj, Falkner, witam cię. Czas stoczyć epicki pojedynek, tak zgaduję. No, uratowałem cię tak naprawdę przed tym Fyrzyn, więc mam nadzieję, że będzie łatwe. Łatwa walka, znaczy nie, żeby mi dawał, wiecie, łatwo wygrać. Wiem, kim jesteś. Wiem, kim jesteś. Wiem, że masz latające Pokémony. Jezus, stary. Co ty mi gadasz? O tym wiem, nie musisz mnie instruować. Pokaż mi lepiej, czy masz 6 Pokémonów. 5. No i zaczyna od Gliscora. No to jak mówię, Dr. Snow jest bardzo szybkim Pokémonem, ale wydaje fajny odgłos takie... Kto nie oglądał mojego świątecznego odcinka związanego z Pokémonami,
top 10 świątecznych Pokemonów, to niech sobie zobaczy. Ten Pokemon jest dość, dość straszny. Frostlass jest dość straszna, ponieważ robi różne złe rzeczy. Taka prawda. Cholera, no żartujecie. No chciałbym tę walkę szybciej poprowadzić, no ale jak on będzie... To jest dobra taktyka. Ja nie neguję taktyki nigdy z Toxic i Protect. No ale na całe szczęście Gliscor padł już stosunkowo szybko. Aczkolwiek taktyka jest... dobra, jest dobra, ja ją polecam, ale wkurwia zawsze, wiecie, ten, który obrywa taką taktyką, no jest najbardziej zdenerwowany. Salamence. Jeżeli wyprzedzimy Salamence'a, a wyprzedzimy, to padnie nawet po obniżonym ataku, ponieważ obrywa 4 razy super efektywnie, więc ja myślę, że od Ice Puncha leży. Że nawet po obniżonym ataku no, nie ma opcji, żeby Salamence przeżył. A jednak. No, jednak to obniżenie ataku zrobiło swoje i straciłem Pokemona, który nawalał super efektywnie. Oj, zaczyna się dziać ciekawie. Ja myślałem, że to będzie takie easy peasy lemon squeezy, no ale nie. Dobra, to znowu Salamence versus Salamence. Przekonajmy się, czy mój jest szybszy, czy jednak Salamence naszego rywala. Jednak był szybszy, użył Dragon Dance, ale to, że zwiększa sobie atak i speeda, to już mu na niewiele się zda, bo już leży. Już przegrał tak naprawdę. Ładnie Saskiem. To jest w sumie płci męskiej, ten przeciwnika, wiecie, Falknera, Salamence, mój to płci żeńskiej Pokemon. Lolek, wbijasz ten poziom jak szalony, ale kurde, Wish, o, Wisha się uczysz, to jest fajny, leczący cios. W sumie to follow me, to ja tego nie chcę. Gyarados, no tutaj to by się już w ogóle przydał Pokemon, Pokemon, wiecie, jakiego typu, elektrycznego oczywiście. Dragon Dance'a użył, okej. Okay. Przywalmy z Extreme Speed'a, nawet jeżeli się użyje tego Dragon Dance'a. Boję się, że ten Gyarados może znać Earthquake'a. I wtedy mam przejebane, jak już użył Dragon Dance'a i atak zwiększony. Kolejny Dragon Dance? O kurwa, jak on się napustuje, to ja leżę. Dobra, mało mu to zrobiło. On ma też pod tym latającą, tylko Aura Sfera średnio zabierze. Earthquake nic nie zabierze, może... Ma Earthquake'a, leżymy. Przegraliśmy. Znaczy przegraliśmy, no. Kurwa, będę walczył, mam nadzieję, że nie. Ale w sensie, że Vegeta leży. Cholera, Falkner, ja tak sobie na luzie podchodzę do tej walki pierwszej, a tu widzę, że kurde, mogę przegrać. I to nie są żarty. Dobra, obniżmy mu przynajmniej atak. Może być ciężko, naprawdę nie żartuję sobie. Nie układa się to tak... Hidden Power, jakże to jest jakiś Hidden Power... Nie, na całe szczęście, jakby to był, nie wiem, lodowy Hidden Power, to chyba bym leżał. Ciężko ocenić, jak w smoka walną Hidden Powerem, jaki to jest rodzaj Hidden Powera. Taunt. No, że ma używać tego ciosu, to spoko, może być. Czyli jest to, zgaduję, że Hidden Power pewnie albo jakiś roślinny, albo ognisty, albo wodny. W sumie, albo elektryczny. Nie, elektryczny by nie był taki. No to który z tych trzech pewnie. Pidgeot. Dobra, no ja myślę, że Pidgeot jest fajnym Pokemonem, ale... Co tu mówić? Nie jest jakimś znowu koksem nad koksy. Kolejny Hidden Power. Co oni mają tu za taktyki? Co tym razem? Też niezbyt efektywny, nie mam pojęcia, co za typ Hidden Powera. Ale pomyślmy, twórca gry, jaki mógłby dać Hidden Power Pokemonom typu latającego? No może coś, co byłoby super efektywne na... No nie, na elektryczne? No nie, no bo tutaj też tak mi średnio to pasuje. Nie mam pojęcia, nie powiem wam. I kolejny Pidgeot? Serio? Masz dwa Pidgeoty? No wiem, że to jest taki charakterystyczny Pokemon dla ciebie, ale no kurde, liczyłem jednak na coś... aj, to musiało zaboleć. To musiało zaboleć. Taki kryt zawsze boli. No ale dobrze, lider Falkner leży. Ja tam się cieszę, że został pokonany. I wiecie... O! Lolek w końcu wbił odpowiednią ilość szczęścia. Ależ radość. W końcu się udało. Dobra, ewoluuj jeszcze dzisiaj. Zaraz sprawdzę do boksa, czy ja nie wiem jakiegoś Shiny Stone'a. A... NIE! KURWA! Kliknąłem B. Przez przypadek. O mój Boże. Nie daruję sobie tego. Nie wiem dlaczego. Tak miałem... Znaczy, to nie jest, że muszę po prostu wbić mu szybko jeszcze jeden poziom, wiecie co? Szybciutko zrobimy wbijanie poziomu, po prostu ja go muszę mieć. Jak ja mogłem nacisnąć B? Znaczy B, B to jest na tym, a tu się normalnie klika X, jak macie podstawowe na wszystko zrobione. Podstawowo, tak jak ja mam. No proszę cię, Lolek, musisz szybko wbić poziom na tych Pokemonach. Kurde, no dawaj, stary. O, mamy, dobra. Tym razem nic nie klikam, rączki tutaj. Rączki nic nie robią. Ewoluuj. No, i teraz może być. Mamy to Togetika.
I tak jak mówiłem, ponoć jeżeli nie będę nawet miał tego Shiny Stone'a, bo on za pomocą właśnie chyba Shiny Stone'a ewoluował, to... O kurde, nie ten UDPC. Pokaż mi, co jest do wzięcia. A, tylko Rare Candy, Black Flat, Nuggety i Potion. Ale nie mam raczej przy sobie, no nie kojarzę w ogóle, żebym zdobywał Shiny Stone'a. Przypatrzmy się, mam Moonstone'a, mam Leaf Stone'a, Thunderstone'a, ale tego nie mam. Trade Stone, spoko. Wiecie co? Skoro mogę, a nie, w sumie latający cios, jeszcze się zastanawiam nad jednym miejscem, gdzie mogę kupić sobie tego Stone'a. Czekajcie, gdzie tam były te kamienie ewolucji? Cholera. Gdzie się można było kupić? Ocean View City? Nie, to na pewno nie tutaj. Saskia, musisz jeszcze raz lecieć. Serenity Isle? Nie wiem, czy tutaj nie było możliwości kupna. A nie, bo to jest tylko ten hotel. Dobra, to nie jest ten, to miejsce, które bym chciał. Nie pamiętam gdzie, ale gdzieś kupować można było te kamienie. Ale cholera, gdzie? Seaspray Town. Tu jest market, ja nie wiem, czy to nie w tym markecie gdzieś. No mówię, jeżeli byłaby możliwość, ale to chyba i tak powinienem jeszcze nie używać tego przedmiotu. Wiecie, w sensie, że wbić sobie jeszcze poziom jakiś, żeby to getik, bo on się, nie wiem, czy on się po Shiny Stone nie uczy jeszcze jakichś fajnych ruchów, czy w ogóle się już nie uczy, muszę to sprawdzić. Ale nie, to są tylko te podstawowe, cholera. A sobie kupię na przyszłość, wiecie, zawsze lepiej więcej mieć wszystkiego. Co, nie mam już miejsca, dobra, to walić to. Te kamienie może mi nie będą potrzebne. Trzeba tak myśleć. No co zrobić? Dobra, ja już wracam do regionu Johto, bo to tylko, wiecie, takie sprawdzenie. No może rzeczywiście będzie można kupić to tam potem. Are you fucking kidding me? Tutaj nie mogę latać jeszcze po Johto? Ej, ja tutaj tak przeleciałem, a teraz zaczynam się bać. A może nie będę już mógł tam nigdy wrócić. Ej, nie mówcie mi, że ja muszę za każdym razem statkiem. Znaczy statkiem, Jezu, samolotem. No i jak widać, tak. No i teraz muszę co? Jeszcze raz się wracać. No po prostu masakra. Ja się w takie rzeczy nie bawię. Serio. Ja się tak nie bawię. A w sumie to mogę pokonać Pidgeoty, poza nie... Nie ma tak znowu dużo expa. Ej, tu jeszcze był Pokeball. Star Piece, ale nie wezmę, bo nie mam miejsca. Spoko. Muszę się go pozbyć, muszę te kamienie sobie powsadzać do torby. Przy okazji weźmiemy kolejne Pitchaberry. Może być. No i dobra, wychodzimy stąd i na dzisiaj, słuchajcie, to już się będę żegnał, bo no nie chciałbym, żeby jakiś odcinek był nie wiadomo jak długi, żeby coś się działo. Dzisiaj zrobiliśmy i tak sporo, przeszliśmy tą całą wieżę Brisproutów, pokonaliśmy ten Fission w Ruins of Alf i jeszcze zdobyliśmy pierwszą odznakę z regionu Johto. I teraz jest inaczej z tymi odznakami, więc pozostaje wam tylko czekać i... Do zobaczenia, do kolejnego materiału. Mam nadzieję, że widzimy się już jutro. Jeżeli chcecie odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napisać jakiś fajny, miły komentarz i zasubskrybować, jeżeli jakimś cudem jeszcze nie subskrybujecie tego kanału. Ale to tyle na dziś, tak więc ja się z wami żegnam. Cześć, czołem i na razie. Hej!